Cześć dobry! Dzisiaj pogadamy sobie o czakramach Ziemi, czym są, gdzie je znajdziemy na świecie oraz gdzie ich szukać w Polsce. Zapraszam do oglądania. Intro. Czakramy Ziemi to koncepcja, która zakłada, że Ziemia podobnie jak ciało człowieka w tradycji wschodniej medycyny posiada punkty energetyczne lub centra energetyczne. I te punkty uważane są za miejsca o szczególnej koncentracji energii i są często porównywane do ludzkich czakr. I według tej teorii czakramy Ziemi są miejscami, gdzie energia Ziemi jest szczególnie silna lub wyjątkowa. Są one często związane z miejscami o znaczeniu duchowym, religijnym lub też historycznym. I wyróżniamy tutaj siedem głównych centrów energetycznych, gdzie działanie tej energii jest najsilniej wyczuwalne, ale również mamy mniejsze centra energetyczne, które są między innymi też w Polsce i to działa dokładnie na takiej samej zasadzie jak te czakry w ciele ludzkim, czyli mamy siedem głównych czakr, które są jakby takimi największymi centrami energetycznymi, no i mamy też wiele mniejszych czakr gdzieś również w ciele rozmieszczonych. No i właśnie, czakry Ziemi, tak jak te nasze w ludzkim ciele, są nie do zobaczenia. W sensie one są niewidzialne dla naszego ludzkiego oka, no bo to są przecież wibracje, a wibracji nie widzimy. Niektórzy natomiast twierdzą, że przebywanie w ich pobliżu zwiększa naszą energetykę oraz właśnie moc taką duchową. I tak jak wcześniej wspominałam, czakr głównych Ziemi jest siedem, tak jak właśnie w naszym ciele, i mają one niemal identyczne znaczenie. To znaczy, znajdziemy czakrę ziemi odpowiadającą czakrze podstawy, znajdziemy również taką odpowiadającą czakrze sakralnej, splotu słonecznego, serca, gardła, trzeciego oka, no i oczywiście też korony. Większość czakr Ziemi znajduje się na liniach mocy, takich niewidocznych elektromagnetycznych liniach energii, które przebiegają przez Ziemię i posiadają taką kosmiczną, boską moc. I główne czakry Ziemi również tam możemy znaleźć, i wymienia się takie miejsca jak Wielka Piramida w Gizie, czyli w Egipcie, często uważana też za centrum mocy związane z mądrością starożytnych cywilizacji, Machu Picchu w Peru, jest to święte miejsce Inków, jest oczywiście kojarzone z energią transformacji i regeneracji Uluru Irish Rock, Australia, ma znaczenie duchowe dla rdzennych mieszkańców Australii i jest związane z ziemią i przodkami. Kolejnym takim czakramem to jest Góra Shasta w USA, uznawana za miejsce duchowego przebudzenia i za taki potencjalny kontakt z innymi wymiarami. Następnie wymienia się Glastonbury i Stonehenge w Wielkiej Brytanii. Te dwa miejsca często się podaje wtedy razem i one właśnie mają mieć związek z legendarnym Avalonem i starożytnymi druidami. No i właśnie ostatnią taką czakrą w Tybecie to jest Mount Kailash, czyli święta góra dla wielu religii, w tym hinduizmu, buddyzmu, jest ona kojarzona z oświeceniem, no i oczywiście połączeniem boskości z ziemią, czyli tak jak to ma w czakrze siódmej miejsce. Wymieniłam je nie po kolei, to nie jest tak, że to jest po kolei każda z tych czakr, omówimy je sobie później dokładnie. Natomiast właśnie w tym miejscu chciałabym wspomnieć, czym w ogóle są linie mocy i skąd jest ogólnie ta teoria o tych punktach energetycznych ziemi. W 1974 roku brytyjski chemik James Lovelock wraz z amerykańską mikrobiolożką Lynn Margulis wprowadzili w życie swoją teorię zwaną Gaia. Teoretyczny fundament ich pracy zakładał, że Ziemia z całym swoim ekosystemem działa w sposób samoregulujący się, i co sprawia, że można ją postrzegać jako żywy organizm. I bazując na tej koncepcji, można stwierdzić, że Ziemia jako organizm musi posiadać system kanałów do transportu tej energii, podobny do tego, jaki mamy w ludzkim ciele, czyli do naszych meridianów. I w tym samym czasie, trzej rosyjscy naukowcy Ganczoro, Makorow i Morozow sugerowali, że struktura Ziemi przypomina kryształ. Wskazywali na istnienie takiej symetrycznej sieci z aktywnymi węzłami na Ziemi i Ganczarow połączył na mapie świata miejsca, gdzie rozwijały się najdawniejsze cywilizacje i odkrył, że tworzą one regularny wzór pięciokątów. Piramidy w Gizie, Mohenjo-daro w Indiach, Wyspy Wielkanocne oraz Machu Picchu w Peru, one znajdują się na wierzchołkach lub w środkach tych pięciokątów. I utworzono model Ziemi jako takiego wielościanu z dwunastoma pięciokątnymi płaszczyznami, który gdy nałożono na mapę, pokazał, że krawędzie pokrywają się z górami i rowami oceanicznymi. I naukowcy opracowali również model składający się z dwudziestu. Trójkątnych płaszczyzn, gdzie inne grzbiety górskie i uskoki przylegają do krawędzi tych trójkątów, i węzły tych struktur pokrywają się z miejscami największego i najmniejszego ciśnienia atmosferycznego, a także z obszarami najczęstszych huraganów, anomalii pogodowych oraz tras stałych wiatrów. Aktualne badania satelitarne potwierdzają te teorie. Która również wyjaśnia istnienie centrów energetycznych Ziemi. Na podstawie tej teorii amerykański profesor Becker-Hugens opracował teorię planetarnej sieci geomantycznej i według niej ta sieć oplata całą Ziemię, łącząc jej aktywne punkty, przy czym szerokość tych linii wynosi zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu metrów. I linia ta przebiega między innymi przez wielką piramidę w Gizie. Kamienny krąg Stonehenge, ale również inne lokalne linie geomantyczne, które łączą kilka miejsc mocy w jednym kraju. No i angielski fotograf Alfred Watkins zauważył, że wiele angielskich miejsc kultów znajduje się wzdłuż prostych linii, co później potwierdziły badania geodezyjne i w ten sposób powstały mapy tych sieci w Wielkiej Brytanii. Jeżeli uznamy piramidę w Gizie za centralny punkt, można zauważyć, że od niej rozchodzi się 10 Linii do różnych miejsc kulturów, kulturowych na świecie, tworząc globalny system energetyczny, bardzo zbliżony do można powiedzieć internetu, żeby to tak lepiej zobrazować. I sieć ta przenosi subtelne energie i informacje na duże odległości, łącząc ważne miejsca kultu. Z tych głównych punktów rozchodzą się kolejne linie, które tworzą złożony system geomantyczny. I porównywanie z siecią internetową jest dlatego trafne, ponieważ dawnym cywilizacjom przecież brakowało ze sobą kontaktu, a jednak między nimi istnieje wiele podobieństw. Przykładem jest linia biegnąca z Gizy na południowy wschód, która jest jest bardzo szeroka, sięga ponad 20 metrów, jak rzeka taka energii i przechodzi przez Karnak w Egipcie, Maroe w Sudanie i Kerenjage w Kenii, gdzie znajduje się święta góra plemienia Bantu. I kierując się na północny zachód, dociera do Turcji, obejmując miasta takie jak Xantos i Hierapolis, a następnie do neolitycznych budowli w Bułgarii. Obejmuje również Grabarkę i Tykocin w Polsce, zanim dotrze do e, Birki w Szwecji, historycznego centrum wikingów. I linie energetyczne łączą także inne kluczowe miejsca na świecie, takie jak na przykład Wyspa Wielkanocna z tymi słynnymi kamiennymi posągami, Płaskowyż, Naska ze słynnymi gigantycznymi piktogramami, Machu Picchu, czyli astyckie miasto bogów w Meksyku, gdzie znajdują się chociażby Piramida Słońca i Piramida Księżyca, Góry Tajszan w Dasa, centrum buddyzmu lamańskiego, Mohonjo-daro, czyli kolebka cywilizacji indyjskiej, Karnak we Francji, znane ze słynnych budowli magalitycznych, fajstos, gdzie znajduje się starożytny pałac minoński i centrum kultowe na Krecie. I no, jest tego naprawdę bardzo dużo. My też w Polsce posiadamy swoje czakramy, ale e, później o tym powiem. Teraz natomiast chciałabym jeszcze Wam powiedzieć o tych czakramach siedmiu głównych, które mamy na całym świecie. Jak wiecie w akupunkturze są znane Meridiany, które znajdują się w naszym ludzkim ciele. No i one oczywiście mają odniesienie do tych wspomnianych wcześniej ley lines, czyli tych linii mocy, które łączą się w różnych miejscach z czakramami. Pierwszą z tych czakr to jest czakra korzenia. Ona łączy ludzką energię z Ziemią. Uważa się, że jest to centrum energetyczne, znajdujące się wokół góry Szasta w Kalifornii. Jest to miejsce właśnie takiego uziemienia się jednostki, pomaga poczuć tam jedność z naturą i ze wszystkich miejsc na Ziemi czakra korzenia jest rdzeniem energii Matki Ziemi. Jest nawet uznawana za świętą górę przez Indian Ameryki Północnej. Czakra sakralna kieruje twórczą energią. Uważa się, że położone między Perą a Boliwią jezioro Titicaca jest centrum przyjemności życia i niektórzy nawet twierdzą, że pływanie w tych wodach pomaga rozbudzić kreatywność. Mówi się, że obszary otaczające jezioro, w tym Machu Picchu, mają silne wibracje inspirujące. Czakra splotu słonecznego zapewnia mądrość i życie. Znajdująca się w północnej części Australii czakra splotu słonecznego Ziemi jest uważana za linię życia świata. Formacje skalne Uluru i Kata Tjuta znajdują się w centralnej części splotu słonecznego i uważa się, że ich energia zapewnia witalność wszystkim żywym istotom. Czakra serca rządzi miłością i współczuciem. I ważne angielskie zabytki otaczające czakrę serca, takie jak Stonehenge, Glastonbury i Dorset jest to często najwyższy punkt energii i napędza legendy o świętym gralu i świętej włóczni celu. Czakra gardła kontroluje myśli i uczucia i te wschodnie punkty orientacyjne są jednymi z najważniejszych centrów energetycznych na Ziemi. Wielu uważa, że można usłyszeć głos Ziemi w pobliżu Wielkiej Piramidy w Gizie, w Egipcie, góry Synaj w Egipcie czy góry oliwnej w Jerozolimie. I ponieważ czakra gardła jest energetyczną mocą komunikacji, tak też się właśnie pojmuje te miejsce. Przecież zauważcie sami, że o piramidach właśnie się mówi, że mogły być punkty do komunikacji międzyplanetarnej naszych starożytnych cywilizacji. Czakra trzeciego oka to jest taka czakra, którą przez lata uważano, że znajduje się w Glastonbury na równi z czakrą serca lub na granicy Iranu, Afganistanu i Pakistanu. Niektórzy twierdzą, że czakra trzeciego oka Ziemi przemieszcza się wraz z konstelacjami co około tysiąc lat, więc ciężko jest stwierdzić, gdzie ona tak naprawdę jest. Natomiast y, odpowiada ona oczywiście za połączenie między światem duchowym, a fizycznym Fizycznym. Gdy jest zrównoważona ta czakra trzeciego oka Ziemi, może pomóc połączyć się ciałom fizycznym z ciałami energetycznymi i ucieleśnić naszą wyższą moc. Ta czakra jest w ciągłym ruchu, ponieważ drzwi do świata duchowego ciągle się zmieniają, i mimo to wielu wierzy, że czakra, jeśli się ją oczywiście znajdzie, może pomóc. Jakby zestroić się z tą boską mocą. I ostatnia czakra, czyli czakra korony otwiera bramy do wyższej mocy i znajdziemy ją w Tybecie, w Himalajach i oczywiście uważa się to za koronę ziemi. Ta czakra ma intensywne wibracje, które rzekomo łączą ludzi z boskością. Wielu wierzy, że podczas pełni księżyca w Skorpionie na górze Kailash otwiera się brama do świata duchowego. Okej, okay, to było siedem głównych czakr na ziemi, jakie możemy znać, znaleźć. Natomiast co z tymi naszymi polskimi liniami mocy i czakramami? Przecież też sporo ich tu mamy. I ja Wam opowiem o kilku z nich, o tych najważniejszych. Najbardziej znanym polskim miejscem mocy oczywiście to jest to miejsce na Wawelu. Dokładnie w jednym z rogów wawelskiego dziedzińca krzyżuje się siedem linii mocy. Dlatego też nie ma się co dziwić, że jest to najbardziej znane miejsce mocy w Polsce, nazywane Czakramem Wawelskim. Łączy ono Polskę z Rzymem, Wilnem, Mariazel i Stonehenge. Jest to naprawdę niezwykła moc i jest związana z nią nie tylko jedna legenda, ale nawet liczne podania taka najbardziej chyba znana legenda głosi, że Bóg Szliwa rzucił kiedyś siedem magicznych kamieni w różne siedem stron świata i z, z punktów, w których upadły kamienie, miała wydobywać się silna boska energia, taka dobroczynna dla ludzi. I jeden właśnie z tych kamieni upadł w Krakowie, dzięki czemu stał się jednym z czekramów ziemi. I co ciekawe, aktualnie nie jest dostępny dla zwiedzających, jest ogrodzony barierkami, ponieważ od kilkunastu lat władze Zamku Królewskiego walczą z legendą właśnie na temat tych czakramów i wielokrotnie Kościół katolicki apelował, żeby nie dotykać, bo niszczy się ten zabytek i żeby nie wierzyć w jakieś tam okultystyczne czakramy. Natomiast natomiast okazuje się również, że wcześniej wspomniani naukowcy właśnie stwierdzili, że w tych wierzchołkach pięciokątów, o których wcześniej mówiłam, ci uczeni rosyjscy badacze Ganczarow, Morozow i Makarow stwierdzili, że właśnie jest największe, najbardziej intensywne promieniowanie w, w tej kaplicy świętego Gereona w ziemiach zamku, gdzie znajduje się serce czakramu wawelskiego i intensywność występujących tu oddziaływań sięga 140 tysięcy jednostek Bowisa. Co jest e, bardzo rzadko spotykane. I dla porównania można podać, że podczas gdy biowitalność organizmu ludzkiego jest na poziomie około 6500 tych jednostek, a najlepsze do zamieszkania miejsce powinno mieć pomiędzy 6,5 do 8,5 jednostek, to jasno widać, że jest to miejsce niezwykłe, bo ma aż 40 000 jedno... 140 000 jednostek. Niestety no, do podziemi turyści wejść nie mogą, tak samo jak w przypadku dotykania miejsca, ale się nie martwcie, jeśli się wybierzecie na Wawel, to nawet spacer po zamku będzie równie korzystnie wpływał na Waszą energetykę. Kolejna taka linia mocy, która wychodzi z Wawelu, przebiegając w kierunku północno-zachodnim przechodzi przez jasną górę w Częstochowie i ciągnie się dalej aż przez Duńską wyspę Bornholm, gdzie znajdują się obiekty kultowe Burgundów i Normanów. Dalej ciągnie się aż do Szwecji, a z tego czakramu wychodzi jeszcze inna linia mocy, która płynąca w dół w kierunku południowo-wschodnim dociera do Jerozolimy. Z linią tą pokrywa się Aleja. Najświętszej Marii Panny, która prowadzi do klasztoru Paulinów, znajdującego się na szczycie Jasnogórskiego Wzniesienia. Jest to miejsce bijącej szczególnie mocno energii, która działa na pielgrzymów spacerujących tym szlakiem. Następnym takim miejscem jest słynna Łysa Góra. W czasach przedchrześcijańskich znajdowało się tu święte miejsce Słowian. Potem w tutejszym klasztorze benedyktynów umieszczono relikwie Świętego Krzyża, co przyniosło temu miejscu ogromny rozgłos i popularność wśród katolickich Pielgrzymów. Jeśli wierzyć legendom, relikwie, czyli pięć drewnianych de, drewnianek, pięć drewnianych części, e, były właśnie e, zabrane z krzyża, na którym umarł Jezus i pozostawił je tutaj święty Emeryk w Darze za uratowanie życia. I teraz tam się właśnie pielgrzymuje. Niemniej jednak jest to miejsce, gdzie przecinają się linie mocy, i współczesna radiestezja potwierdziła, że na szczycie łysej góry promieniowanie przekracza 50 tysięcy jednostek Bowisa. To jest mniej niż na Wawelu, bo tam było 140, natomiast tu mam 50, więc to jest i tak ogromna ilość, która dla ludzi powinna być bardzo korzystna, żeby mieszkać gdzieś w tym obrębie. Dawniej uważano też to miejsce za święte, dlatego, że bardzo często uderzało w to miejsce, uderzały te pioruny, może tak jest też nadal. Nie wiem, nie mieszkam w tych okolicach. Ciekawostka jest taka, że zauważcie, że w Polsce Kościół Katolicki zabrania propagowania wiary w czakramy, ale to właśnie w miejscach największej mocy stoją Najczęściej kościoły katolickie albo jakieś ważne miejsca kultu katolickiego, gdzie się pielgrzymuje. No, zostawiam to Wam do namysłu, a my przejdźmy do kolejnego bardzo ważnego na mapach w Ziemi i bliskiemu mojemu serca miejscu, czyli Górze Ślęży. Ślęża jest bardzo nietypową górą, nie tylko właśnie pod względem czakramu. Jej historia ogólnie jest bardzo intrygująca, no i te his takie historie kosmiczne, o których Wam powiem. Ślęża jest najwyższym szczytem Przedgórza Sudeckiego i jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. Słowo Ślęża, ślęza", jakoś tak było to tłumaczone, oznacza górą milczenia. Było to miejsce kultów solarnych tutejszych plemion, czyli m.in. Słowian czy Celtów i też mamy pozostałości po tych plemionach na górze... Po pod postacią jakichś pomników, jakichś napisów, rycin, kawałkach drewna czy też skał. Dawniej wierzono, że jest tu wejście do podziemnego świata, którego zamknięcie uniemożliwiało wychodzenie ciemnych mocy, i do dzisiaj uważa się tę górę za niesamowicie intrygującą. Badacze zjawisk niewyjaśnionych wskazują, że góra ta ma szatę roślinną nietypową dla tego krajobrazu, jak również, że do dzisiaj notuje się dziwne obiekty pojawiające się dookoła tej góry. I dlatego powstały też teorie kosmiczne. Że góra ślęża faktycznie skrywa coś w swoim wnętrzu, bo możliwe, że jest schronieniem albo statkiem cywilizacji pozaziemskiej, która czerpie z energii tego miejsca. A bierze się ta teoria z tego, że po prostu liczni mieszkańcy raz na jakiś czas zauważają, że coś wlatuje albo wylatuje z tej góry, albo widzą jakieś tajemniczo unoszące się obiekty nad tą górą, więc stąd też z tych pogłosek i legend biorą się te wszystkie takie kosmiczne teorie. Jest bardzo dla mnie intrygująca ta góra i bardzo się cieszę, że tak blisko niej mieszkam. Kolejne ciekawe miejsce znajduje się w Odrach i są to kamienne kręgi. Na terenie utworzonego w latach 50. ubiegłego stulecia rezerwatu znajduje się łącznie, w zależności od źródeł, 9 albo 12 kręgów i ponad 30 kurchantów, w których właśnie odnaleziono około 600 grobowców, a w nich ozdoby i ceramikę z kręgu yy, cesarstwa rzymskiego. I nazywa się to miejsce polskim Stonehenge, ale wiąże się tak naprawdę z no, nekromancją można to tak nazwać i kultami gotów, którzy tam prawdopodobnie albo jakieś kulty, obrzędy rytualne, religijne odprawiali, albo właśnie było to miejsce po prostu pochówku zmarłych gotów. Natomiast jeszcze co do takich ciekawostek, to można zauważyć, że układ tych głazów odzwierciedla gwiezdne konstelacje oraz drogę, po której wschodzi Słońce. I według wierzeń właśnie w tym miejscu łączy się energia ziemska i kosmiczna, a kolejne kamienne kręgi działają leczniczo na poszczególne układy ludzkiego organizmu i jeśli wierzyć radiestetom, w te kręgi należy wchodzić stopniowo po oczyszczeniu myśli ze stresu, napięć i złych emocji i na Kaszubach krąży ogólnie bardzo dużo opowieści o nadprzyrodzonych wydarzeniach i o zdrowieniach, które miały tu miejsce, bo promieniowanie panujące w Odrach to 120 tysięcy jednostek bowisa, czyli prawie tyle co na Wawelu. Jeśli jesteśmy przy kamiennych kręgach, to mamy też taki mniejszy kamienny krąg, ale również w Polsce jest ukryty w Białowieskim Lesie w rejonie Puszczy Białowieskiej. I do miejsca mocy nie jest łatwo trafić, choć warto podjąć ten wysiłek, chociażby dlatego, że prowadzi do niego niezwykle malownicza trasa. Oprócz głazów znajdziemy dziwne uformowane drzewa i widokową ambonę. Według legend było to miejsce modlitw dawnych Słowian, odwiedzający ten punkt turyści na pewno pewno to odczują, że jest tam silna energia, ponieważ e, zgłasza się, że po pobycie w tym miejscu, e, a raczej przybywaniu w tym miejscu, czuć takie odprężenie, czuć taki chłód i taki stan błogości. Następnym takim miejscem często wymienianym jest romańska kolegiata w Tumnie e, pod Łęczycą. I kolegiata ogólnie to jest kościół, który nie jest nazywany katedrą i w czasach panowania pierwotnej wiary słowiańskiej Tum prawdopodobnie był centralnym ośrodkiem religii i miejsca mocy og swym polem cały kraj. Słowiańskie obrzędy przez wiele wieków i tysiącleci budowały w tym miejscu splecioną atmosferę i moc. I w tej chwili potężna energia czakramu w Tumnie jest ograniczona tylko do części świątyni. Zagęszczenie mocy o częstotliwości pierwszego czakramu i niezwykle czystych energii znajduje się w prezbiterium. Jest zakaz wstępu do niego, ale nawet przebywający poza nim, gdzieś tam w okolicy kościoła no poczują tę energię, którą prawdopodobnie używali i kultywowali już nasi przodkowie prasłowianie. Ostatnim takim miejscem mocy jest również kamienna piramida w Rapie na Mazurach i tereny te stanowiły w XIX wieku posiadłość barona Friedricha von Fahrenheida, który był zafascynowany starożytnym Egiptem i właśnie on pasjonował się ezoteryką i miejscami energii. Stąd też wybrał te konkretne miejsce, bo czuł, że tam jest bardzo silna energetyka. I y, czemu postawił tę y, piramidę? No, się podejrzewa, że po prostu piramida z racji tego, że był zafascynowany Egiptem i jako miejsce komunikacji tej silnej energii, to również coś takiego chciał postawić w tym miejscu, ale dla niego miał być to właśnie grobowiec, ponieważ gdy zmarła mu córka, postanowił w tym miejscu zbudować taki grobowiec, który będzie grobowcem rodzinnym i pierwszą są, która tam zostanie pochowana, będzie właśnie ta córka i ten grobowiec był w kształcie 16-metrowej piramidy i ludzie mówią, że faktycznie czuć tam taką energię dookoła tego i y, są, krążą legendy, że po prostu ta energia w tym miejscu, która jest, y, sprawia, że pochowane ciała nie ulegają rozkładowi. Ale czy tak jest? Nie wiadomo. Takie są legendy. Ogólnie to znaleźć możecie o wiele, wiele więcej miejsc w Polsce, gdzie są różne czakramy, mniejsze bądź większe, ja Was zachęcam do poszukiwania. Mam nadzieję, że Was ogólnie tak zaintrygowałam tym, żeby poszukać, popatrzeć, czy gdzieś w Waszej okolicy coś takiego jest. Jeśli znajdziecie takie miejsce, to udawajcie się tam, nie wiem, w celu nie wiem kontemplacji, medytacji, żeby po prostu pospacerować. Jeśli to jest gdzieś daleko, to możecie zrobić sobie z tego takie wydarzenie na cały dzień, a jeśli macie. Gdzieś blisko, to wybierajcie się tam raz w tygodniu, chociaż na jakiś spacer albo częściej, jeśli macie możliwość. Ja chciałabym jeszcze w tym miejscu wspomnieć, że no niestety, jak możecie zauważyć. Wiele słowiańskich miejsc mocy zostało przejęte przez kościół katolicki i niestety przez to, że tak silna energetycznie em, religia, która niekoniecznie ma takie w dzisiejszych już czasach i w ogóle w tym przeznaczeniu późniejszym tą wibrację taką czystą i dobrą, zakłóciła te pola, które pierwotnie właśnie były, więc... Mm, Mimo tego, że na Ślęży czy na Wawelu bardzo wysoka jest ta częstotliwość wibracyjna, to nie jesteśmy w stanie tego tak mocno odczuwać. Natomiast miejscem moc, które ma malutką częstotliwość wibracyjną, ale ma najczystsze pole, to jest właśnie tum. I się stwierdza właśnie, że tam jest te pole najczystsze. Więc też zachęcam gorąco do tego, żeby odwiedzić tum. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać, czy bywaliście w jakichś miejscach mocy, czy korzystaliście z ich energii. Jeśli tak, to co czuliście? Co się wydarzyło takiego ciekawego w waszej energetyce? Co sądzicie na temat tego właśnie, że kościół katolicki bardzo często wykorzystywał te miejsca mocy, jakby w swoim celu budując tam świątynie, ale zakazując y, praktykowania i wierzenia w to, że tam są jakieś miejsca mocy? Jestem bardzo ciekawa, co macie na ten temat do powiedzenia. Ja oczywiście bardzo gorąco dziękuję moim patronom, którzy Wspierają mnie finansowo, dzięki którym mam większą motywację do prowadzenia tego kanału. Dziękuję również osobom, które nie mogą z różnych przyczyn mnie wspierać finansowo, albo po prostu nie chcą, bo nie czują, żeby to było zgodne z ich po prostu stylem życia. Nie ma problemu. Wam bardzo dziękuję za to, że dacie łapki w górę, że napiszecie jakiś komentarz, nawet może to być serduszko dla zasięgu, kropeczka, cokolwiek. Czy też zasubskrybujecie mój kanał, klikniecie dzwoneczek. I i co najważniejsze, przesyłacie moje materiał dalej, dzielicie się z innymi. Bardzo dziękuję za to. To mi bardzo mocno pomaga rozwijać się i docierać do reszty y, osób. A ja Wam w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy się pojawi jakiś materiał w przyszłym tygodniu, z racji tego, że po prostu y, mam małe zdrowotne zawirowania w rodzinie. Natomiast, jakby się nie pojawił, to oczekujcie za dwa tygodnie. Ja Wam dziękuję bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.